Cześć, to już trzeci odcinek, w którym się spotykamy. Mam na imię Agata, a wysłuchacie legendarnego podcastu. Serdecznie zapraszam Was do pisania na maila legendarnypodcast@gmail.com odnośnie interesujących Was tematów lub najzwyczajniej w świecie poprzez fanpage na Facebooku niniejszej audycji. Na platformie Facebook publikować będę nie tylko informacje odnośnie zbliżających się odcinków czy ich tematyki, ale postaram się także wyrzucać tam różnego rodzaju ciekawostki. Zapraszam więc do polubienia i bycia na bieżąco. Dzisiaj zajmiemy się tym, co dla naszych przodków zamieszkujących te tereny były rzeczami oczywistymi. Słowianie cierpią nieco na swoistą chorobę korzeni naszej kultury. Mitologia słowiańska charakteryzuje się tym, iż w większości były to przekazy ustne, też na przestrzeni wieków była wypierana przez kulturę chrześcijańską, a przez dość ubogą liczbę transkrypcji powoli zanikała. I tak oto dziś potrafisz wymienić bogów greckich czy rzymskich, ale ciężko ci pójdzie wymienienie kogokolwiek oprócz Peruna. Zanim przejdziemy do właściwej części dzisiejszego spotkania, czyli poznania bądź przypomnienia mitu o stworzeniu świata, musimy nadrobić więc podstawy. Ktoś, kogo musicie znać i zapamiętać, to bogowie Perun i Veles. Jeśli ten pierwszy kojarzy Wam się ze słowem piorun, to jest to bardzo dobre skojarzenie. Był on właśnie m.in. władcą piorunów. Jego imię, według badaczy kultury słowiańskiej, wynika z nazwy gromu, czyli właśnie Pierun. Jest to także związane z leksemem bić, uderzać. Był to naczelny bóg Słowian wschodnich, jednak można go znaleźć na terenie dzisiejszej Słowiańszczyzny, ale także na Bałkanach. Pierwotnie był zupełnie bezpostaciowym bóstwem. Dopiero niejaki Włodzimierz przedstawił go w postaci posągu i wtedy wszystko się zmieniło. Jego personifikacją w naturze jest dąb, który w ogólnym rozrachunku dodatkowo jest jeszcze drzewem świętym, oraz zwierzęta takie jak byk, wół czy baran. Związany z nim jest także motyw skały, który niejako ma być materialną postacią gromu. W momencie, gdy piorun uderzy w drzewo bądź skałę, zyskują one dodatkowe, magiczne właściwości. Znalezienie fragmentów gładów ostro zakończonych, przypominających nieco swym kształtem groty strzał, mogą służyć pomocą w wielu sytuacjach. Na przykład, kiedy krowa nie chciała dawać mleka, pocierało się jej wymiona właśnie takim kawałkiem skały, aby ją niejako uleczyć. Perun jest bóstwem sprawującym nadrzędną władzę oraz bogiem niezwykle silnie kojarzonym z elementami wojennymi, militarnymi, czyli po prostu z siłą. W wyobrażeniach bardzo często ukazywany był podczas walki z wielkim smokiem z łuską niczym wąż. Uosabia to walkę dobra ze złem. Podobny zabieg mamy tu również w innych mitologiach, na przykład Zeus i Tyfon. Co do samej walki, to tło tej historii oraz jej uzasadnienie poznacie już za kilka minut. Na różnorakich grafikach, które znaleźć można w internecie, Perun przedstawiany jest praktycznie zawsze z toporem. Jest to jeden z jego atrybutów. U naszych przodków topór posiadał właściwości magiczne i kładąc go na polu w czasie siewu chronił przed gradem, a w czasie porodu często wsuwano go pod łóżko kobiety rodzącej, by uchronić ją przed siłami nieczystymi. Zarys postaci numer 1 już mamy. Przejdźmy więc do drugiej sylwetki. Veles. Możecie go znaleźć także pod imieniem Wołos i jest stawiany w kontrze do Peruna. Tak jak Perun jest władcą niebios, tak Veles jest panem Navi, czyli krainy zaświatów. Jego imię jest niczym innym jak jedną wielką zagadką, gdyż żaden z badaczy nie jest w stanie jasno określić podstaw dlaczego tak, a nie inaczej. Sugestie indoeuropeistów wskazują na możliwy związek etymologiczny Velesa z tocharskim wał śmierć, greckim Elysion Pedion polami elizyjskimi, chetyckim Velu oznaczającym łąki w zaświatach, czy staronordycką Valhalą. Istnieją też poglądy łączące nazwę boga z indyjskim Vala, Valas, sierść, włos, i bóstwem słonecznym Valakhilya, kłak sierści. Jego rzeźby mają faliczny charakter i może wiązać się to ze słowiańskim charakterem włosa poprzez odniesienie do starego polskiego słowa wał, czyli wulgarnie męski członek. Jest to podziemny bóg magii, rzemiosła, przysiąg, sztuki, ale przede wszystkim bogactwa. W związku z ostatnim przypisuje mu się opiekę nad bydłem, ponieważ jego posiadanie było dawniej wyznacznikiem dobrobytu. Bydlęcy bóg, jak go również nazywano, posiadał moc ochrony stada przed dzikimi zwierzętami. W staroruskim latopisie opisującym dzieje państwa ruskiego od czasów najdawniejszych, powieść minionych lat, podane jest, że na Velesa przysięgała cała Ruś, prócz oczywiście wojowników, którzy oddawali się Perunowi.
Ponoć niedotrzymanie takiej przysięgi skutkowało wyzłoceniem jak złoto, czyli zachorowaniem na skrofulozę, gruźlicę węzłów chłonnych. Gdy na dzisiejsze tereny Rusi wpłynęło chrześcijaństwo, Welesa zaczęto identyfikować ze świętym Błażejem, a bardziej na zachodzie z diabłem. Na przykład w Czechach z powiedzenia Kafelesu zaczęto mówić Kadiasu, czyli do diabła. Inni święci, z którymi zaczęto go utożsamiać, to święty Mikołaj, Michał, Stanisław, Flor i Laur. Wszyscy oni w wierzeniach ludowych byli opiekunami bydła. Mam nadzieję, że jakoś się w tym łapiecie, bo musicie przyznać, że informacje na temat Welesa są niezwykle szerokie i wąskie jednocześnie. Jest bogiem niezwykle wieloznacznym, z mnóstwem różnorakich cech charakteru i przypisywanych mu ról. Mimo iż był bogiem mrocznym, to w życiu codziennym Słowian pełnił nadal bardzo ważną funkcję. Skoro znamy podstawy dwóch najważniejszych bohaterów, przejdźmy do sedna dzisiejszego odcinka. Stworzenie świata. Bazować tutaj będę, choć nie tylko pewnie tutaj przy tym odcinku, na książce Mitologia Słowiańska autorstwa Jakuba Bobrowskiego oraz Mateusza Wrony. Na początku nie istniało nic, oprócz nieba i morza. Trudno pojąć bezmiar prastarych wód. Rozglądając się wokół, nie ujrzelibyśmy niczego poza ciemną tonią. Pośród niezmąconej żadnej dźwiękiem ciszy morze trwało w bezruchu. Ponad wodą rozpościerało się niebo zalane bladym światłem niebieskiego ognia. Ogień ów nie miał swego źródła ani końca i tak jak morze przedwieczne trwało. Silny blask spływał z bezkresnych wyżyn, by zatrzymać się na powierzchni wód spowitych granatowym mrokiem. Na gładkiej tafli morza kołysała się łódź, w której siedział pierwszy z bogów. Skąd się wziął? Czy zrodził się z nicości? Czy też podobnie jak morze i niebiosa istniał od zawsze? Nie wyjaśniono to tajemnica. Wiadomo, że był nim potężny Perun, władca nieba, burz i błyskawic. Twarz miał surową, a gęsta broda i siwe włosy opadające na szerokie ramiona przydawały mu tym większej grozy. Na dnie łodzi spoczywał ogromny młot wykuty z kamienia, którym Perun uderzał w gniewie, sypiąc wokół śmiercionośne gromy. Pan nieba władał tą bezkresną krainą, lecz sprzykrzyło mu się rozświetlanie nieba błyskawicami i wpatrywanie w odległy widnokrąg. Znużony samotnością wychylił się z łódki i spojrzał w morską otchłań. Na powierzchni ujrzał brodatą twarz, przyglądającą mu się ciekawie. Zapytał, kim jesteś? Zaproś mnie do swojej łodzi, to ci opowiem, odparł nieznajomy. Perun pomógł mu wdrapać się do łodzi, a gdy ten usadowił się obok, rzekł – ja jestem Weles. Tak to z odbicia pierwszego boga narodził się bóg otchłani. Siedzieli w łodzi, milcząc i przyglądając się sobie z ciekawością. Weles był bardzo do Peruna podobny. Ciało miał mocne i pierś potężną, oczy bystre, ale ciemne i głębokie jak morze, z którego się wynurzył. Perun pomyślałby, że drugiego siebie stworzył z własnego odbicia, gdyby nie włos i broda przybysza, które choć również Perunowym podobne, barwę miały zupełnie czarną. Rychło znudziło im się druhwowanie bez celu. Wtedy to Weles wpadł na pewien pomysł. Byłoby dobrze, gdyby miejsce pod nami było twarde i dało się po nim stąpać. Niech tak będzie, zgodził się Perun. Zejdź na dno i przynieś mi garść lądu, a ja uczynię go na powierzchni. Powiedz tej ziemi, że niesiesz ją w moje imię. Weles wyskoczył z łodzi i zanurkował w głębinę. Im głębiej opadał w otchłań, tym sina woda stawała się mroczniejsza. Gdy dotarł do dna, otoczyła go nieprzenikniona czerń. Wziął garść piasku i rzekł, biorę cię w imię moje. Perun czekał niecierpliwie, zerkając w wodę, gdyż bardzo pragnął stworzyć suchy ląd. Weles po chwili wynurzył się i wyciągnął dłoń. Niestety woda wypłukała cały piach i w jego garści nie zostało nawet jedno ziarnko. Idź i spróbuj raz jeszcze, rozkazał Perun. Weles szedł na dno i znów nabrał zamulonego piasku w garść, mówiąc, biorę cię w imię moje. Lecz i tym razem, gdy dotarł do łodzi, jego dłoń okazała się pusta. Czy nie zapomniałeś, że musisz przynieść ziemię w imię moje? Zapytał podejrzliwie Perun. Weles nie chciał się przyznać, że dwukrotnie przekręcił zaklęcie władcy nieba. Pragnął, aby ziemia należała tylko do niego. Pamiętam i spróbuję raz jeszcze. Po tych słowach Weles ponownie zniknął w sinej wodzie, tym razem wiedząc już, że nie ma tak potężnej mocy jak Perun i rzekł, podnosząc garść piachu, biorę cię w imię Peruna. Jednak nim odbił się od dna,
chwycił jeszcze leżący w mule niebieski kamień. Płynął ku powierzchni, ściskając w pięści drobinki ziemi, aż dotarł do perłowej łodzi. Rozwarł dłoń, na której ukazało się zaledwie kilka ziarenek piasku. Perun wziął jedno z nich i rzucił na wodę, a kiedy tylko piasek dotknął powierzchni morza, zaczął się rozszerzać i pęcznieć. Z tego maleńkiego zalążka rozrósł się grunt. Bogowie ucieszyli się ze swojego dzieła i zeszli na twardy ląd. Tak powstała ziemia, która w owym czasie przypominała jeszcze maleńką wyspę na oceanie. Było na niej wystarczająco miejsca, aby obaj mogli położyć się i odpocząć. Zmęczony Perun wkrótce zasnął, nie spodziewając się, że podstępny Veles tylko na to czeka. Pragnąc niepodzielnie panować nad ziemią, próbował zepchnąć Peruna do wody i tak oto stała się rzecz przedziwna. Za każdym razem, kiedy śpiący Bóg miał już wpaść do wody, ziemia rozszerzała się i dawała mu podporę. Veles nie ustępował i spychał Peruna coraz dalej. Ciągnął go we wszystkie strony, ale wszędzie tam, gdzie znalazł się pan błyskawic, wyrastał ląd, nie pozwalając mu wpaść do morskiej toni. Umęczony wysiłkiem Veles spostrzegł, że ziemia jest już bardzo rozległa, a wszystkie jego próby pozbycia się Peruna są daremne. Wpadł w straszliwy gniew. Ziemia należy się mnie, bo to ja ją wydobyłem z dna morza, myślał, zgrzytając zębami. W tej właśnie chwili przebudził się Perun. Widząc rozwścieczonego Velesa i ląd ciągnący się daleko we wszystkie kierunki świata, zrozumiał, co się stało. Zmarszczył groźne czoło i chwycił swój potężny młot. Veles, zły, że jego przebiegły plan wyszedł na jaw, ścisnął w pięści wydobyty dna morskiego kamień i rzucił się na Peruna. Straszliwa to była walka. Dwóch potężnych bogów zwarło się ze sobą w morderczym uścisku. Ziemia po raz pierwszy i ostatni trzęsła się wówczas z taką mocą, a niebo nigdy później nie oglądało podobnej potyczki. Bogowie ścigali się po całej powierzchni nowego lądu, zadając sobie okrutne ciosy. Ciężko było ocenić, który z walczących zwycięży. Obaj potężni i silni nie chcieli ustąpić przeciwnikowi. Perun zamachnął się kamiennym młotem i uderzył z niewyobrażalną siłą. Spod młota wystrzeliła świetlista błyskawica trafiająca Velesa w tors. Ugodzony bóg potoczył się po ziemi, a wydobyty z przedwiecznej wody niebieski kamień wypadł mu z ręki i pękł na dwoje. Veles poczuł, że usta ma pełne piasku, który połknął nurkując do morskiego dna. Moc pioruna sprawiła, że piasek zaczął pęcznieć tak, że przebiegły bóg nie mógł już dłużej utrzymać go w ustach. Veles rozdarł powietrze potwornym krzykiem, po czym splunął, a ziemia, którą z siebie wyrzucił, utworzyła potężne kopce. Tak powstały góry ciągnące się długimi pasmami po całym lądzie. Veles wiedział, że jego moc jest zbyt mała, aby pokonać boga burzy. Chwycił ułamaną połowę niebieskiego kamienia i przelewając w nią całą swą nienawiść, cisnął w Peruna. Pęknięty kamień w locie zaczął się przeobrażać. Najpierw rozciągnął się w długie, grube cielsko zakończone łbem o wielkiej paszczy. Potem z cielska wyrosły cztery łapy uzbrojone w ostre szpony, aż w końcu z grzbietu potwora wystrzeliły ogromne, błoniaste skrzydła. Pokryty był on łuską jak u węża, a długi ogon wieńczył ostry grot. W taki sposób właśnie narodził się wielki smok. Poczwara chwyciła w szpony srebrnobrodego boga i rozwarła paszczę, odsłaniając ostre jak włócznie zęby. Perun wzniósł się w powietrze i odpowiedział gradem potężnych ciosów. Świst młota mieszał się z szumem skrzydeł, kiedy walczący wirowali wokół siebie po całym niebie. Wielki smok nie ustępował. Będąc owocem największego gniewu i nienawiści, jakie widział świat, nie znał innego celu niż śmierć i zniszczenie. Perun zrozumiał, że może toczyć tę podniemną walkę przez wieki, a ponad wszystko pragnął teraz ukarać Velesa za zdradę i chciwość. Zszedł na ziemię i podniósł drugą połowę niebieskiego kamienia. Podrzucił go w powietrze i ugodził błyskawicą, krzycząc: powołuję cię do życia, wielki żmiju, i daję ci moc władania piorunem, z którego powstałeś. Kiedy tylko wypowiedział te słowa, kamień przeobraził się w świetlistą istotę. Żmij wyglądał jak ogromny orzeł, tylko jego ogon podobny był do wężowego. Rozwinął białe skrzydła i natarł na wielkiego smoka, szarpiąc jego łuskowate ciało drapieżnie zakrzywionym dziobem. Niebo rozbłysło piorunami, którymi dzięki mocy Peruna władał wielki żmij. Pradawny smok także otrzymał dar od swojego stwórcy. W momencie stworzenia Veles, który sam narodził się z pierwotnego morza, przekazał mu zdolność pochłaniania wody. Poczwarny stwór wykorzystał teraz swoją moc, aby zgasić ogniste pociski. W ten sposób z ciała smoka trysnęła woda, a na ziemię po raz pierwszy spadł deszcz.
Gdyby Perun i Veles spojrzeli w niebo, zobaczyliby walkę podobną do szalejącej burzy, ale dwaj bogowie nie dbali o to, co dzieje się ponad nimi. Stali teraz naprzeciw siebie, gotowi na podobne starcie. Perun uniósł się i spadł na Velesa, chwytając jego czarne włosy. Veles, próbując się uwolnić, złapał pana błyskawic za siwą brodę. Szarpali się długo, aż do chwili, kiedy każdy wyrwał drugiemu garść włosów. Wtedy to właśnie, za sprawą połączonych mocy najstarszych bogów, wyrosło święte drzewo życia. Do dziś nie wiadomo, czy wykiełkowało za sprawą złączonych w walce kropli krwi obu bogów, które stworzyły ziarno, czy też wyrwane pęki włosów splątały się z sobą i rozrosły w potężny pień. Tak czy inaczej, na samym środku świata pojawiła się kolumna ogromnego dębu, który wystrzelił w powietrze, roztaczając grube konary ponad lądem i zapuścił mocne korzenie w głąb ziemi. Drzewo to na zawsze stało się symbolem nowego świata. Tak jak i cała ziemia, drzewo życia narodziło się z perunowego ognia i welesowej wody. Korona drzewa zajęła miejsce w przestrzeni Peruna, który był panem nieba i boskiego ognia, a korzenie wrosły w ląd tak głęboko, że sięgały pierwotnej wody, nad którą panował Veles i z której został zrodzony. Pień wielkiego dębu stanął majestatycznie na ziemi, łącząc te życiodajne siły. Perun, widząc, że Veles opada z sił, machnął młotem i trafił go w pierś. Moc uderzenia była tak ogromna, że mroczny bóg wpadł do wnętrza ziemi i legł wyczerpany pośród korzeni wielkiego drzewa. Walka prabogów była skończona. Perun wyprostował się i uniósł triumfalnie swój kamienny młot. Jego potężną sylwetkę rozświetliły błyskawice. Wówczas przemówił: Velesie, zostałeś strącony do podziemia i w nim pozostaniesz. Będziesz przebywał wśród wód, którymi władasz. Ponieważ ośmieliłeś się wystąpić przeciw mnie i stworzyłeś wielkiego smoka na zgubę ziemi, trafi do ciebie wszystko, co na niej umrze. Od tej pory Veles przebywał w korzeniach drzewa życia. Grube konary posplatały się ze sobą, tworząc tron, na którym zasiadał. Czasem odwiedzał ziemię, gdyż była ona w połowie jego dziełem. Nie mógł jednak zbliżyć się do korony drzewa życia. Tam niepodzielnie panował Perun. Nim jednak pan błyskawic powrócił do płonącego boskim ogniem nieba, musiał uporać się z wielkim smokiem, który nadal walczył z potężnym żmijem. Wśród ulewy i gromów srebrnobrody zobaczył, jak na ziemię spadają pióra wyszarpane z orlich skrzydeł żmija i wydarte z grzbietu smoka łuski. Perun kamiennym młotem wykuł gruby łańcuch, który okręcił wokół szyi wielkiego smoka, zaciągnął poczwarę do podnóża drzewa życia i strącił do podziemia. Pośród korzeni wbił potężny pal i przytwierdził do niego drugi koniec łańcucha. Rozszalały smok został uwięziony. Jednak łańcuch nie był dość mocny, gdyż moc Peruna nie sięgała do podziemi i nie mógł wkroczyć do miejsca, w którym panował Veles. Potwór nieustannie próbuje się uwolnić i kiedy mocniej szarpie drewniany pal, cała ziemia trzęsie się razem z nim. Od tamtej pory aż do dziś wielki smok stara się uwolnić z podziemnego więzienia, a łańcuch, który go trzyma, nieustannie słabnie. Każdego roku, kiedy smok jest już bliski uwolnienia, ziemię nawiedza śmiercionośny mróz i pokrywają ją śniegi. Wtedy to Perun uderza młotem i przekuwa łańcuch na nowo. Ten pierwszy w roku grom zwiastuje rychłe nadejście wiosny. Po uwięzieniu smoka Perun wysłał wyczerpanego żmija w koronę drzewa życia, bo chciał, aby zabliźniły się jego rany. Sam oparł się o ogromny pień i usnął. Na ziemi zapanował pokój, a blade światło niebieskiego ognia oblewało całą krainę. Jednak pod powierzchnią ziemi, na splecionym z korzeni dębu tronie, siedział Bóg, który nie mógł zasnąć mimo okrutnego zmęczenia. Kiedy spoglądał na szamoczącego się w niewoli wielkiego smoka, zaciskał z gniewu pięści. Perun nas pokonał i strącił do otchłani, syczał przez zęby. Ale to jeszcze nie koniec. Ziemia należy do mnie i nadal czuję swoją moc. Istotnie, Veles zrodził się z odbicia najstarszego z bogów i tak jak on posiadał moc tworzenia. Dlatego wspiął się po korzeniach na ziemię i rozejrzał dookoła. Na ziemi nie było nic, prócz śladów walki boskich stworów. Leżały tam wyszarpane pióra i łuski. Veles splunął na ziemię i nagle łuski zaczęły się przeobrażać. Z każdej z nich powstawał nowy stwór. Wyglądem przypominały pradawnego smoka, choć były dużo mniejsze. Smoki zatrzepotały skrzydłami i wzbiły się w powietrze. Ich długie ogony z ostrymi grotami kreśliły w powietrzu złowrogie smugi. W owym czasie Veles wydrążył w lądzie koryta i potrzepnął wodzie, by z głębi wytrysnęła szczelinami na powierzchnię. Ta wypełniła koryta i dolinę, tworząc rzeki i jeziora. Gdy setki smoczych skrzydeł przysłoniły niebo, Perun przebudził się ze snu. Widząc, co się stało, pan nieba potrząsnął z gniewu głową.
Z jego siwej brody posypały się iskry, które padając na rozrzucone po ziemi pióra dały im życie. Chwilę potem ogromne stado małych żmijów wzbiło się w powietrze i ruszyło w pogoń za smokami. Było ich tak wiele, że wkrótce rozpierzchły się po całej ziemi. Od tamtej pory smoki kryją się na bagnach, w pobliżu rzek lub stawów i piją z nich wodę, by później szybować w postaci chmur i zalewać nią ziemię. Żmije natomiast w postaci białych obłoków tropią welesowych wysłanników i rozganiają ich piorunami. Ta podniebna walka trwa do dziś i każdy może zaobserwować ją na niebie w czasie burzy. Tak oto powstał świat z ognia i wody. Z połączonych sił najpotężniejszych bogów, Peruna i Velesa, narodziła się ziemia, jaką znamy, stając się areną ich wiecznej walki. Każdy z bogów zamieszkał w swojej krainie, Perun w koronie drzewa życia, Veles w jego korzeniach. Między nimi zaś roztaczał się ląd łączący zarówno potężną moc, jak i słabości swoich stworzycieli. To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Słuchaliście legendarnego podcastu, a ja mam na imię Agata i to z moim głosem spędziliście ostatnie kilka chwil. Do usłyszenia!